Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych to wyjątkowe i jedyne tego typu miejsce na mapie Dolnego Śląska. To muzeum stworzył artysta-malarz Dariusz Miliński, który od lat związany jest z wsią Pławna Górna. A Muzeum Przesiedleńców to nie jedyna atrakcja we wsi, którą stworzył właśnie Miliński. Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych mieści się w Pławnej Górnej, w starym, XVIII-wiecznym domostwie rodziny Dietrich. To dom przysłupowo-zrębowy, oryginalna, łużycka architektura. Muzeum powstało z potrzeby serca artysty i okolicznych mieszkańców, którzy ślady przedwojennych gospodarzy wsi napotykają niemal do dziś. Są to liczne przedmioty personalne i domowe. To muzeum to dowód zrozumienia uczuć ludzi wypędzonych i przesiedlonych. Muzeum Przesiedleńców powstało ładnych parę lat temu i poświęcony jest tym ludziom, co tutaj mieszkali, ale musieli pozbyć się swoich domostw i przyszli nowi mieszkańcy z innych regionów niemalże świata. Wypędził ich los, wojna robi swoje żniwo. Jednym daje, drugim zabiera, jedni się bogacą, drudzy wszystko tracą. I tak to powstało muzeum. W muzeum można zobaczyć, jak przed wieloma latami żyła rodzina Szewców. Są tutaj naturalnej wielkości postaci, lalki, ubrane w oryginalne stroje, posługujące się pochodzącymi z tamtych lat narzędziami i przedmiotami. Wiedza, którą można wynieść z tego miejsca, dotyczy m.in. tego, jak jedni obsiewali pola i odchodzili w rozpaczy, a drudzy, zalęknieni, zdezorientowani, dopiero co przesiedleni, żniwowali. Są tu także oryginalne łachmany, dokumenty i przedmioty wyszperane na pławińskich strychach, żołnierskie płaszcze, kresowe czemodany, unikatowe pamiątki z Lwowa i Wilna. Zobaczyć tutaj można obrazowo przedstawione sceny, na przykład niedobitków faszystowskiej grupy Wolf, kryjących się w piwnicy, orkę wołami, czy to, jak jeżdżono dawniej w Izerach na nartach. Zobaczymy kuchnię sprzed 100 lat, naczynia, garnki, książki oraz mnóstwo śladów życia Niemców przed wojną. Tutaj także słychać głos i opowieści tych, którzy już po wojnie przyjechali do Pławnej. Wewnątrz mamy eksponaty różnego rodzaju, począwszy od stołu, od miski do maszyn rolniczych, pól, na których na polach były one używane. Wiele tych eksponatów przetrwało dzięki właśnie Darkowi, że tutaj je zgromadził, rozdysponował w różnych miejscach tego budynku. W większości eksponaty są pozostałości tych ludzi, co tutaj mieszkali. Bo przesiedleni nasi rodacy z różnych regionów świata nie mieli za wiele nic. To był biedny naród, który miał niemalże tyle, co na sobie. Oni potracili wszystko, bo byli przerzucani ze wschodu na zachód. Emigracja trwała i utracili wszystko, niemalże wszystko, bo wojna była taka dziwaczna, że jak się przemieszczały wojska, to palili za sobą wszystko, czyli totalne zniszczenie. I dlatego nie mieli nic prawie, że jak ktoś tam miał, to miał bardzo niewiele ze sobą, tyle co na sobie i ze sobą. I tak jechali po 2-3 miesiące tymi pociągami. Oczywiście wagony były towarowe czy bydlęce. I w warunkach bardzo ciężkich. Wielu też i umarło w tych wagonach, bo starsi ludzie po prostu podróży nie wytrzymali. Zimno, chłód, głód, no i wiele chorób ze sobą wieźli też. Wszystko jest ciekawe, nawet chodząc po strychu, oglądając belki, jak to ktoś ładnie złożył, jak ktoś dopasował, jak ktoś uformował dom. Często był budowany nie w całości, tylko przebudowany, bo pierwsze domy tam są bardzo dawno, 300 i więcej lat mają. Są z gliny, później dobudowane, później to, podsuwane się. Kto to zauważa, to naprawdę widzi, że ten dom był stawiany, na przykład ten był 4 czy 5 razy przebudowany. Muzeum
Muzeum powstało prawie 10 lat temu. Dom odremontowano i w 2012 roku urządzono w nim składające się z licznych pamiątek po dawnych mieszkańcach okolicy muzeum. Są tu zarówno pamiątki po tych, którzy zamieszkiwali tu przed 1945 rokiem, jak i tych, których przesiedlono w to miejsce z dawnych Kresów. Trudno zliczyć te wszystkie przedmioty, ale zapewne jest ich kilkaset i wciąż dochodzą nowe znaleziska.